Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, numer 248. W sprawie zadań powierzonych problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok. Kwota w wysokości 94 350 przyznana zarządzeniu prezydenta Krakowa na realizację zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok przeznacza się na zadanie pod nazwą likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie dzielnicy 15 Miszczyjowice. Paragraf drugi. Rezygnuje się z zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwaleną uchwałą Rady Dzielnicy 15 Miszczyjowice z dnia 27 czerwca pod nazwą remont boiska przy szkole podstawowej nr 85 w Krakowie, likwidacja barier architektonicznych. Proszę Państwa, przyszło do nas zawiadomienie podpisane przez Pana Dyrektora Wydziału, Pana Jana Żądło, gdzie remont boiska przy szkole podstawowej nr 85, opinia negatywna. To jest taka struktura nazwowa, podaliśmy ją, likwidacja barier architektonicznych. I drugie zadanie, tu jest pozytywna opinia, likwidacja barier architektonicznych na terenie dzielnicy 15. Uzasadnienie nie przyszło bezpośrednio do dzielnicy. Natomiast ja spotkałem się z panem Żądło. Stwierdził, że na podstawie po rozmowach i z pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych, z panem Zosarem, oraz powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, podjęli taką decyzję. Tutaj na wytłumaczenie, dlaczego nie odbyło się tak przy szkole 144, no odpowiedź jest po prostu tutaj zasadna, ponieważ szkoła 144 jest szkołą legalizacyjną, natomiast szkoła 85 nie. Ja podchodzę do pewnych rzeczy bardzo optymistycznie i uważam, że jeżeli rada zaplanowała na początku swojej kadencji, że pod każdą szkołą będzie wojsko, to będzie pieniądze w jakiś sposób znajdziemy. Przeanalizujemy, może będą dodatkowe jakieś fundusze od pana prezydenta. I przypomnę też, że pan prezydent też jakoś popełnił się nad wojskiem przy szkole 144, brakowało nam się 40 tysięcy. Te pieniądze się znalazły dodatkowe. Ja jestem bardzo dobrej myśli. Oczywiście sprawę przekazałem zarówno pani dyrektor, poprosiłem też radnych miasta, żeby się zastanowili nad problemem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej, Komisja Sportu i Rekreacji. Jednogłośnie za. Komisja Rewizyjna. Jednogłośnie za. Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalnej. Opiniowała jednogłośnie za. Praworządności. Opiniowała. Edukacji i młodzieży. Opiniowała jednogłośnie za. Pomocy społecznej. Opiniowała jednogłośnie za. Chyba chciałbym zadać głos. Znaczy, ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że nie zgadzam się z decyzją, z tą opinią przesłaną przez Wydział Spraw Społecznych. Tak naprawdę ja nie wiem, kto za to odpowiada. Ufam tutaj wszystkiemu, co pan przewodniczący powiedział. I chciałem zakomunikować, że właśnie, żeby wpisać to do protokołu, że ja nie zgadzam się z tą decyzją negatywną wydziału. No ale to jest szkoła integracyjna do tego, tak? Jasne, ale to nie ma. Do tej szkoły tak samo chodzą osoby niepełnosprawne. Proszę Państwa, do szkoły 85 chodzą osoby niepełnosprawne i uważam, że one wcale nie są gorsze, tylko przez to, że jakiś urzędnik kiedyś powie, czy dał podpis, czy szkoła ma być integracyjna, czy nie. Więc tutaj chciałbym równo traktować tych uczniów i dlatego wyrażam teraz swój sprzeciw przeciw tej opinii negatywnej. Proszę Państwa, powiem do spotkania z tą radę, żeby wyrażali swoje opinie. Ja tylko wam informacji, bo pan mi zapytał, kto wydał taką opinię, to Wydział Spraw Społecznych po zapoznaniu się z opinią pełnomocnika prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych oraz powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych opiniowała tę opinię. Ja się dodam tyle, że wierzę, że rzeczywiście to wojsko powstanie. Też ruszyło różne rozmowy. Że wojsko będzie w pracy tak teraz w roku podleżał. Nie wiem, jaką się pierwsza opinia ma się nazywa. No nie ma, to nie ma. No to się proszę Państwa, teraz jest to nawet nie jest tak, że oni się spotykają wspólnie. To nie jest, że każdy przechodzi ten wniosek, mają spotkania i opiniują zadania ze wszystkich dzielnic. No to zwyczajnie byłoby zaprosić przedstawiciela na Radzie Dzielnicy, żeby coś na ten temat powiedział, ale nie tak, to się zaprzeczam. No, w dobrym życiu.
zwyczaje byłoby, nawet ciekawe. To nie jest, znaczy w sumie tutaj trochę się tą drogę nie zgodzę, bo to nie jest za plecami. No oni, myśmy przedstawili projekt uchwały. Oni opiniowali tą uchwałę. To ale kilka zdań nie wyrazi tego, co może człowiek powiedzieć, tak? Natomiast powiem wam, po rozmowie z panem Brzonką wyszło tyle, że jeśli na przykład rozmawiam z panem Zasalem, bo co by się powiem, właśnie pojawił się artykuł w gazecie, powiedzieli, że jeżeli na przykład pojawiła się taka sytuacja, że trzeba byłoby finansować tam 20 tysięcy, to oni wtedy by jakoś postarali się. Natomiast całości jako takiej pytania nie zmienią. Słuchajcie, ja uważam, że jest dopiero wrzesień, koniec września. Zadania realizowane są do 30 listopada roku przyszłego. Ja myślę, nawet może nie rok, ale ja myślę, że dajemy ten rok 2014, żeby się to wszystko przemieniło, zobaczymy co będzie, jak oni będą rozmawiać. No i co z tego wszystkiego wyniknie. Wydawało się tak samo przy parkingu 66-65, że nie będzie zrobiony. Oj, już mam nadzieję, że Radni Miasta też coś tam zdeszło, ale się udało. Panie, żebyśmy no. Chyba za się bezpośrednio chciałbym zabrać głos. Dziękuję za to. Proszę o przyjęcie uchwały numer 248 w sprawie zadań powierzchni w kwestii porównania głosu w poczekaniu po 14. Kto jest za? Żadnych. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To jest przeciw, kto się wstrzymał. Ale jeżeli się wstrzymał, tak, proszę za odpowiedź. Ale nie dlatego, panie Michale, bo rodzic nie pan. Trzeba zrozumieć radnego z tamtego i pan sytuację dużo nie dyskomfort. Proszę Państwa, stwierdzam zatem, że podjęła uchwałę według numer 33, łamane przez 248, łamane przez 2013 w sprawie zadań powierzchni. Problematyki osób niepełnosprawnych na 2014.